Tak, właściwie odpaliłam ten serial, który swoją drogą z powodzeniem mógłby być filmem z założeniem, że obejrzę jeden odcinek i wrócę sobie do niego jutro, i prawie tak się stało, no bo obejrzałam 20 minut i było takie trochę znużenia, trochę nudy, ale później tak sobie obejrzałam jeden odcinek, że poszłam spać zdecydowanie za późno i obejrzałam całość. I powiedziałabym, że niczego nie żałuję, ale jednak trochę żałuję, bo lubię się wysypiać, lubię ogólnie spać, takie wyznania. A to nie jest jakieś wielkie kino, to nie jest super wciągające, ale jednak ma w sobie coś takiego, co sprawia, że trudno się od tej produkcji oderwać. Nie jest jakaś ambitna i w ogóle nie pretenduje nawet do tego, żeby być kinem ambitnym, więc zarzuty kierujcie zupełnie pod inny adres. To jest taki feel-good movie, no nie film, ale serial, który z powodzeniem mógłby być filmem i i mamy tutaj kilka takich wątków, które totalnie są niepotrzebne, i gdyby je wyrzucić, no to właśnie powstałby taki dwugodzinny film. Serialowa forma nie jest tutaj jakoś bardzo potrzebna. Oczywiście mamy te cliffhangery, które sprawiają, że chcemy zobaczyć, co będzie dalej, ale w filmowej formie również udałoby się to z powodzeniem osiągnąć. No ale do rzeczy. Ja mam na imię Ola, a to jest recenzja Filmu o serialu, kurczę cały czas mówię, filmu, no bo to powinien być film pod tytułem Królowa polskiej produkcji, którą można oglądać w serwisie streamingowym Netflix. W roli głównej jest tutaj Andrzej Seweryn, który odgrywa tak naprawdę dwie postaci Sylwestra i Loretta. Można powiedzieć, że za dnia jest sylwestrem, uznanym paryskim krawcem z klasą, który wygląda jak członek rodziny królewskiej ze swoim szytym na miarę garniturem, a w nocy staje się lorettą. Lorettą, czyli drag queen, którą znają wszyscy w Paryżu, jeżeli chodzi o tę scenę teatralną. I Andrzej Seweryn sprawdza się świetnie, naprawdę fantastycznie w obu rolach i sylwestra, i właśnie loretcy i czuć, naprawdę od niego, czuć tę dobrą zabawę, tę energię. Energię, to pozytywne nastawienie jest idealne, skrojone do tej roli, tak? Tak samo jak właśnie te jego idealne garnitury. Też pada tutaj takie fajne stwierdzenie, że nikt nie jest w pełni symetryczny i to w Pewnym sensie odzwierciedla dynamikę między Sylwestrem a właśnie Loretą, ale o tym później, bo tak jak wspomniałam, to bardzo leciutki serial, bardzo schematyczny, prosty, pełen stereotypów, ale wydaje mi się, że bardzo potrzebny. Bo fabuła staje się nieskomplikowana już w momencie, gdy Sylwester dostaje list, list od swojej wnuczki, o której w sumie nie wiedział, że istnieje, i w tym liście jest informacja, że jego córka jest chora i potrzebuje nerki. No i on tak. Sobie myśli, myśli, ale w końcu łamie się i decyduje się wrócić do kraju i zmierzyć z demonami przeszłości. Ale spokojnie, tych demonów przeszłości za wiele nie ma. Właściwie jest tylko jedna taka paląca kwestia, ale rozegrana w bardzo prosty, miły sposób, bo, bo właśnie miły słowo klucz nie ma. Tutaj treści, które są jakieś bardzo bulwersujące, które podnoszą nam ciśnienie. Oczywiście Andrzej Seweryn, aka Sylwester, aka właśnie Loretta, będzie się musiał zmierzyć, będą się musieli zmierzyć z homofobią, ale ona jest podana w takiej lekkostrawnej formie, nic nie jest tutaj przesadzone. No i też decyduje się z jednej przyczyny, a no takiej, że jest w świetnej formie, jest już trochę starszy, świeje, ale bardzo dba o siebie, regularnie się bada, wszystkie badania wychodzą. Idealnie nie je mięsa i właściwie nie je soli, więc czemu ten przeszczep miałby się nie udać? Problem tylko polega na tym, że taki maleńki w ogóle nic szczególnego nie powinno przeszkadzać, że ta córka to dla niego obca osoba w tej roli Maria Peszek. I on nie do końca wie, jak zareaguje na jego przybycie. A wnuczka uknuła tutaj chytry plan. Więc widzicie, to jest bardzo, bardzo proste. Nic wielkiego się tu nie dzieje, ale to miała być taka produkcja, więc, no kurczę, trudno jej coś pod tym względem zarzucić, bo jest dobrze skonstruowana, dobrze zmontowana i trzyma przed ekranem do samego końca. Wspomniałam, że są tutaj elementy, wątki, które nie są bardzo potrzebne, ale można je jakoś przeboleć, jakoś tak bardzo nie rażą. Wspomniałam, że ten serial ładuje pozytywną energią i chciałbym się skoncentrować właśnie na tej kwestii, bo wydaje mi się, że jest kluczowa w kontekście postrzegania tej właśnie produkcji. Przede wszystkim chodzi tutaj o Andrzeja Seweryna, który fantastycznie, tak jak już wspominałam, wypada i w roli Sylwestra, i w roli Loretty. W roli Sylwestra, dystyngowany pan z wielkiego miasta, z idealnie skrojonym garniturem, który nie może się odnaleźć w tej zaściankowej rzeczywistości. Oczywiście to jest przerysowane pełne stereotypów i twórcy zdają się o tym wiedzieć. To nie jest tak, że o Francja super, Polska e, bardzo słabo, tylko to jest celowe, świadome zagranie, żeby jak najmocniej uwbuklić ten kontrast i te hiperbole są tutaj grane bardzo dobrze przez twórców, zaskakująco dobrze jak na taki lekki format. W każdym razie pomaga też montaż, który pokazuje Loretę w pełnej krasie. Zresztą Andrzej Seweryn też tutaj odgrywa bardzo dużą rolę w tym postrzeganiu, bo on świetnie czuje się jako Loretta, więc wierzymy, że jego postać czuje się dobrze ze sobą i to tutaj jest kluczowe, że on przyjmując postać Loretty jest tak naprawdę sobą i to jest jego tożsamość. A montaż, jak to montaż mógł być giepski, ale w tym przypadku nie jest. Mamy na przykład taką fajną sekwencję scen, gdy on przyjmuje postać Loretty i drobinki pudru gdzieś tam wirują w powietrzu. Światło bardzo dobrze tutaj gra, Oświetla je, oświetla twarz Loretty i czuć tą dobrą energię płynącą właśnie z tej postaci. Trochę w tych scenach show brakowało mi dynamiki ze strony Andrzeja Seweryna, ale hej, trudno się dziwić, lata robią swoje, a poza tym ma na sobie te ciężkie suknie, równie ciężką perukę, ale bardzo połyskliwą i to najprawdopodobniej mogło trochę ograniczać jego ruchy, więc wybaczam, bo i tak to show jest mega kolorowe, mega energetyczne, właśnie pozytywne. A jeżeli mówimy o pozytywnych kwestiach, no to nie tylko królowa, czyli Andrzej Seweryn, kradnie scenę, ale również dwie postaci. I nie ma tu na liście Marii Peszek. Ja ogólnie za tą aktorką nie przepadam, jakoś trudno mi się do niej przekonać, ale tutaj wypada dobrze, nie zachwycająco i blado trochę właśnie na tle tych dwóch kolorów. Kolejnych postaci. Mowa o Julii Chętnickiej, która wciela się w rolę Izy, czyli właśnie córki Violetty, czyli Marii Peszek. I Julia Chętnicka jest naprawdę bardzo dobra w tej roli dziewczyny z małego miasteczka w okolicach gdzieś tam Chłocka, gdzie autobus ledwo dojeżdża, jeżeli się nie rozsypie po drodze, tak to tutaj jest zaprezentowane. I ona nie dość, że posługuje się slangiem młodzieżowym, bo jest nastolatką, chyba jeszcze jest nastolatką, przynajmniej tak można wywnioskować. Wiek chyba nie jest podany, a przynajmniej nie pamiętam. W każdym razie z do tego, że poza slankiem pojawiają się jeszcze takie naleciałości małomiasteczkowe. Ona nie bardzo przykłada wagę do języka polskiego. No, niezwykle to jest stereotypowe, ale dobrze to gra na ekranie i ona jest naturalna. I dla mnie to było wow! W polskiej produkcji ktoś nie jest teatralny, ktoś jest faktycznie naturalny. Więcej Sewerynów, więcej takich chętnickich chcę widzieć na ekranie. I też jej styl w tej produkcji świetnie kontrastuje właśnie z Sylwetą. On w tym garniturze, ona w za dużej bluzie, w za dużych spodniach, raczej dresowych, bardzo kolorowych. Te kolory tak średnio ze sobą współgrają, więc znowu twórcy bardzo dobrze grają tutaj kontrastem i wypowiedzi i tego, jak bohaterowie wyglądają. Ale wspominałam, że jest jeszcze jedna postać, i jest to Kowa, który wciela się w rolę Coentana, który jest przyjacielem Sylwestra właśnie z Paryża i Coin on jest naładowany właśnie pozytywną energią, też jest stereotypowy i on totalnie siebie akceptuje i ubiera się niezwykle kolorowo, on jest w 100% sobą, no chyba, że Sylwester powie mu, że no mógłbyś dzisiaj nie być na 100% sobą, zacznijmy od 50%, później może wskoczymy na 70%, gdy Cochontin prezentuje mu dwa stroje i mówi, czy ma być Cochontin na 70% czy na 100%, no to Seweryn Sylwester trochę hamuje jego nastroja, ale zmierzam do tego, że on jest taką postacią, której no, brakuje w polskiej kinematografii, nie oszukujmy się, i nie jest jakąś odważną, nie wiadomo jak, ale pasuje do tego, co tam się dzieje, i pasuje do tego energetycznego klimatu. I on w sumie tworzy ten klimat, jest choreografem i świetnie sobie w tym radzi. No ale serial Królowa to nie tylko ładne obrazki, nie tylko kontrast między pięknym Paryżem a zaściankową wioską w okolicach Kłocka ale też właśnie elementy, które odróżniają te dwa miejsca pod względem społeczności, które tam mieszkają. I mamy tematy oczywiście homofobii, ale też takiej zwykłej reakcji na osobnika w idealnie skrojonym garniturze, który totalnie nie pasuje do tego świata i od razu, gdy go wszyscy widzą, no to proponują mu wyższe ceny, na przykład 40 zł za kilogram śliwek i szczypiorek, chociaż teraz, jak jest taka inflacja, to wcale bym się nie zdziwiła, gdyby były śliwkojne. W w każdym razie zmierzam do tego, że nie mamy tutaj tylko homofobii, ale właśnie, że on jest inny, że on jest dystyngowany, a ludzie tam są bardzo prości. No i nie oszukujmy się, najczęściej górnicy utrzymują te rodziny młodzi górnicy, często jeszcze dzieciaki. Więc gdy Sylwester przybywa do tej wioski w okolicach Kłocka, no to najpierw mamy ten rozklekota na autobus, który ledwo tam dojeżdża, później hotelowe drzwi, które praktycznie nie chcą się otworzyć, już mu ciśnienie a później jeszcze pani na recepcji, która daje mu pokój, Deluxe, mówiąc to oczywiście źle. I Sylwester a Caloretta to zauważa, ale na razie nic nie mówi. Gdy dociera do tego pokoju hotelowego, to okazuje się, że wszystko jest wątpliwej jakości i wcale tak czysto nie jest. Mimo że hotel, mimo że ten pokój jest stylizowany na taki z wyższych sfer, ale no to trochę uda. I na pierwszy rzut oka może tak jest, ale później się okazuje, że wszystkie półki są brudne i trzeba je wycierać. A żeby tego było jeszcze mało, no to w restauracji hotelowej nawet jajka na miękko nie mogą gotować, no kurczę, bez przesady. A gdy nalewają do kieliszka wino to po brzegi, no bo przecież tak się robi tam, tak? Więc no, tych stereotypów jest tutaj bardzo, bardzo dużo i to zupełnie nie przeszkadza, bo wpływa na komizm, na odbiór tej produkcji znowu Pozytywne. Chociaż jak kto woli, niektórzy mogą się poczuć urażeni, ale wydaje mi się, że to kwestia podejścia do takiej produkcji. Też napomknięte jest tutaj trochę na temat edukacji: czy to edukacji seksualnej, bo twórcy serwują nam trójkąt. Nie wiem do końca, czy to jest tutaj potrzebne. To jest jeden z tych wątków, który mi się do końca nie podobał, ale domyślam się, że chciano w ten sposób dodać dramaturgii tej produkcji, ale też jeszcze takiego zwykłego, świadomego podejścia do życia. Bo w jednej z praktycznie początkowych scen, gdy pani z recepcji dzwoni do taksówkarza, do ziutka, oczywiście, no to ziutek jest po jednym piwie, ale mimo wszystko przyjeżdża i mogłoby tam dojść do tragedii, ale ten temat jest całkowicie pominięty, żeby nie psuć tego feel-good nastroju. No, ogólnie spoko, rozumiem o co chodzi, ale jak już się porusza takie tematy, to można by było je trochę bardziej wyprowadzić, poprowadzić, żeby jakieś wnioski można było z tego wyciągnąć. No a jeżeli chodzi o homofob, no to są tutaj przykłady bardzo lekkie, oczywiście nadal bolesne, no nie oszukujmy się, to nie są rzeczy, z którymi przechodzi się do porządku dziennego i nie powinno się przechodzić, ale one są podane w sposób bardzo, bardzo lekko strafny. Na przykład jeden kadr, gdy Sylwester przyjeżdża do tej wioski i od razu wita go na murze napis, który go bezpośrednio obraża. Albo później, gdy musi się zmierzyć z hordą górników, którzy oczywiście wywodząc się z takiego małego miasteczka i Biorąc pod uwagę wychowanie, są nastawieni dość homofobicznie, nie lubią obcych. Tak są zaprezentowani tam ludzie. Nawet nie chodzi tutaj o jego orientację seksualną, chociaż to też, ale zanim jeszcze się o tym dowiedzieli, to podchodzili sceptycznie, no bo ktoś obcy, ktoś, kto będzie nimi pomijał, ktoś, kto się w ogóle na tym nie zna i jest z wyższych sfer, bo takie wrażenie sprawia. Więc tak, są tu kwestie typu, że homoseksualizm to się przenosi jak grypa czy ospa, albo nie mam nic do homoseksualistów, ale. No takie rzeczy, które widzimy też na memach, ale rzeczy prawdziwe z rzeczy, z którymi w Polsce mierzy się praktycznie na co dzień, i to jest codzienność, to nie jest jakoś bardzo przerysowane. Przynajmniej tak mi się wydaje. W dużych miastach żyje się trochę w bańce, mimo wszystko, a gdy pojedzie się na wieś, no to te zachowania wychodzą na jaw. Więc po serialu królowa nie spodziewajcie się jakiejś analizy psychologicznej rozwoju bohatera mierzenia się z demonami przeszłości. Bo tak jak wspomniałam, jest tylko jeden i też lekko strawny, czy jakieś w ogóle. Edukacji społeczeństwa? Nie, to jest bardzo miły, sympatyczny, kolorowy, pełen energii serial. Serial, który najprawdopodobniej nie zostanie z Wami na dłużej, ale dla mnie to takie 6,5 na 10. Trochę wydaje mi się, że lepiej mógłby działać jako film, gdyby miał te dwie godziny i gdyby odrzucono te kilka wątków, które tutaj wnoszą tę dramaturgię, a moim zdaniem są zbędne. Kilka scen jest też przeciągniętych, ale tak jak wcześniej wspominałam, to nie miało być wielkie dzieło. To nie miało być serial jakoś bardzo ambitny, tylko taki, których w sumie brakuje w polskiej kinematografii, bo albo są teatralne, albo jakieś głupiutkie komedie romantyczne, a tutaj ani nie jest jakoś wulgarnie, poza tymi przejawami homofobii, ani nie jest jakoś obscenicznie, po prostu taki miły serial, których nie mówię, że powinno powstawać więcej, ale kurczę mamy sporo bardziej pretendujących do ambitnych produkcji, które są sztywne, sztuczne. Aktorzy nie czują się dobrze z tymi rolami, a tutaj i Seweryn, i Chętniska i nawet Maria Peszek wszyscy dobrze odgrywają te role, i to sprawia, że królową serial Netflixa ogląda się bardzo przyjemnie. Można trochę posiedzieć dłużej, żeby dokończyć, żeby dowiedzieć, jak to się skończy, mimo że zakończenie jest oczywiście bardzo przewidywalne. Także podkreślam jeszcze raz: więcej Sewerynów, więcej takich chętniskich i może polska kinematografia będzie trochę lepsza, trochę przyjemniejsza, trochę milsza, trochę mniej sztuczna. I to by było już wszystko ode mnie. Zostawiam Was z tą myślą i dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście ten serial, jakie macie odczucia, czy Wam się podobał, czy nie, i czy też podeszliście do niego na luzie tak jak ja, bo wydaje mi się, że to ważne w przypadku oglądania tego typu produkcji. Dzięki bardzo za uwagę, zapraszam także do subskrybowania, zostawienia łapy w górę, bo to pomaga trochę w zasięgach, przynajmniej tak mówią. Trzymajcie się i do następnego.